Kilka nieznanych faktów o MMA, mieszanych stylach walki. Użyte materiały na zasadzie ferius. Ludzie na świecie stają się coraz bardziej żądni krwi. To wskazuje nam na walki pankrationów w starożytnej Grecji i Rzymie, oraz przypomina nam walki gladiatorów w rzymskim koloseum. Barbarzyński sport zwany pankration był celebrowany nawet podczas starożytnych igrzysk olimpijskich a ten system sztuk walki można prześledzić wstecz do mitologii oraz mitycznych stworzeń, demonów, jak Heraklis czy Tezeusz. Pankration był bardzo popularny w starożytnym kunszcie wojennym. Hoplisi oraz macedońska falanga trenowała w tym stylu. Starożytni Grecy tworzyli pieśni, ulwali posągi a nawet czcili niektórych z atletów niczym bogów. Stare dokumenty wymieniają niektórych wielkich mistrzów Pankrationu ze starych czasów i ich imiona są wymienione poniżej. Gioksip Antiochos, Telsarchus i Igni. Koragus z Armii Macedońskiej, przyjaciel Aleksandra Wielkiego Hysmon z Lajdli, Klajtomachos z Tep, Teagens z Tases, Ligdamis z Zyrakuzy. Tajmasiteus z Delph. Sostratus z Sypion, Polidamas z Eskotousy, Archion z Vigalei. Farynon z Aten, Reibous z Opous, Angias z Warsalus Jeśli przyjrzymy się współczesnym mieszanym sztukom walki, znajdziemy wiele podobieństw do starożytnej sztuki walki zwanej Pankration. Jedynymi zasadami były zakaz gryzienia oraz zakaz kucia palcami po oczach. Te tak zwane zasady obowiązywały w każdym mieście za wyjątkiem z partii. Walka zwykle trwała aż zawodnik się poddał, lub kończyła się śmiercią, nikt nie bił ręka o matę, zamiast tego podnosili swój palec wskazujący co miało oznaczać, że mają dość. Chorą kwestią jest fakt, że zawodnicy walczyli całkowicie na go. Techniki walki przypominały dzisiejsze MMA. Były uderzenia ręką, ciosy, kopnięcia, kopnięcia na żołądek, dźwignie na ramię, dźwignia na łopatkę, blokada ramienia. Stosowali różnego rodzaju duszenie, rzuty i sprowadzenia do parteru. Młodzi wojownicy pankrationu trenowali pod okiem trenerów zwanych Pedotylipa. Ci jednak, którzy mieli wielkie zdolności przechodzili pod kuratel innego typu trenera, zwanego gymnasta. Wojownicy Pankrationu, obok innych atletów zyskali sławę, pieniądze i zostali uwiecznieni w literaturze i poematach, przykładem są Ołdpędare. Imperium Rzymskie zaadoptowało Pankration i stworzyło ich własną wersję. Encyklopedia starożytnej historii pisze, kiedy przyjęli Pankration w Rzymie, wojownicy zakrywali biodra szatami. Dano im rękawice zwane kesti, zrobione z pasków skórzanych, wypełnionych żelaznymi płytami, ostrzami i kolcami. Dla Greków, igrzyska olimpijskie i poszczególne zawody były również religijnym rytuałem. Były to poważne ceremonie religijne z przysięgami, ofiarami dla starożytnych demonów, igrzyska olimpijskie były połączone z czczeniem demonów i ich symboli. Obecne MMA ma swoje źródła w barbarzyńskich sztukach walki pankrationu. Obok tego istnieją inne systemy, które przyczyniły się do powstania MMA w obecnej formie. Zaliczyć możemy tam blitku do Baricu, zapasy shoot oraz Wejrtu do co oznacza wszystkie chwyty dozwolone. Współczesne MMA nie jest zaliczane do sportu i ma to głębokie przyczyny. Senator McCain nazwał je ludzkimi walkami kogutów i porozsyłał listy do gubernatorów 50 stanów Ameryki i 36 z nich zakazało MMA. Don King mówił tak, UFC nie jest niczym nowym. Zaczęli z walkami ostatecznymi, a potem je ucywilizowali i powstał boks. To co robi UFC to nic prócz porzucenia zasad, które mają 200 lat. Bo Prejli tak twierdził. Zakazujemy walk kogutów i walk psów. Czy mamy pozwolić, aby ludzie weszli do klatki i uderzali kolanem, kopali i uderzali pięścią jeden drugiego? John McCain, cytat, to ludzkie walki kogutów, brutalny i odrażający krwawy sport. Rudy Giuliani, ówczesny burmistrz Nowego Jorku, ekstremalne walki są obrzydliwe, są straszne. Jestem fenem boksu i byłem nim przez całe moje życie. Wiem, że są pewne kwestie jeśli chodzi o boks, i są one poważne. Ale to znacznie wykracza poza boks. To nic innego jak człowiek brutalizujący drugiego. Irlandzka Komisja do spraw sztuk walki wydała oświadczenie, pornografia, ksadyzm i podglądactwo w pełnym słowa tego znaczeniu. Musimy być wystarczająco silni, by powiedzieć nie aby nakreślić granice i żyć w świetle krytyki fanów MMA i sankcjonowanych interesów biznesu. Jeśli MMA nie interesuje zmiana zasad odnośnie elementów walki jak powalanie i obijanie, to zakaz jest jedyną opcją wobec tych, którzy o nim mówią, że powinni uregulować MMA. Zarejestrowanym w IMAC tym trenerom zakazuje się angażowania się w jakiekolwiek zachowanie, które mogłoby spowodować utratę reputacji sztuk walki. Zakazuje się uczestnictwa w MMA, totalnej walce i innych tego typu spraw i maktyn, irlandzkie sztuki walki. Następujące techniki są ściśle zabronione i będą prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji, ciosy, kopnięcia i uderzenia kolanami osoby leżącej, wszelkie uderzanie łokciem, bicie z dyni, ciosy na genitalia, kręgosłup, tył głowy, szarpanie za włosy, gryzienie, dźgianie oczu, ust lub nosa palcami. Rzuty na głowę i kark, wyrzucanie przeciwnika z ringu, francuski minister sportu. Nie znajdziesz innego sportu na świecie tak brutalnego jak MMA. Nie ma porównania, gdy osoba uderza pięścią jak w boksie, do innej osoby, która uderza pięściami. Kopie w głowę, uderza młotkami głowę lub twarz, wali kolanem ciało, bądź uderza z łokcia na twarz. Tylko porównaj siłę ciosu ręką z siłą, z jaką wymierzane są kopnięcia, ciosy łokciem lub kolanem. Zniszczenie, jakie one niosą, są nieporównywalne. Popatrz tylko na zawodników tuż po walce. Napucznięte twarzy, twarze twarze ociekające.